przed nami pierwsza noc w Górach Świętokrzyskich. Świerszcze grają. Jest po północy. Hiszpania mistrzem Europy, tak jak chciałem. No i można pozytywnie zakończyć ten dzień. A za sekund parę widzimy się w kolejnym i wyprawa na Święty Krzyż oraz na Łysą Górę. Jesteśmy prawie gotowi, tak jak mówiłem, wyjeżdżamy na Święty Krzyż po śniadanku, godzina 10:15, czyli tak jak było w planie. No daje żarówa, myślę, że niby miało być 25 stopni, ale to będzie grubo więcej, bo w tej chwili w słońcu jest co najmniej 30, także no, będzie ciekawie, bardzo ładnie. Lecim zwiedzać Święty Krzyż i Łysicę. A co jeszcze? No to jeszcze zobaczymy. Myślę, że po drodze parę miejsc na pewno się jeszcze odwiedzi w drogę. Jesteśmy w Nowej Słupi. Jesteśmy już na parkingu. Oczywiście masa sklepów z pamiątkami i tak dalej, i tak dalej. Zmierzamy ku Świętemu Krzyżowi. I za mną jest właśnie emeryk, pielgrzym, który wędruje ku... jak to się nazywa, Łysej Górze, wędruje na Łysicę, kiedy co roku przesuwa się, z tego co pamiętam, o ziarnko piasku i jak dotrze, ucałuje święte drzewo, nastąpi koniec świata. Postawiony w 1777 roku bodajże. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj się dzieje i zaraz będziemy zmierzali już ku szczytowi, tamtędy. Zaczynamy, idziemy. Trasa jest dosyć długa. Atrakcyjna, jest ciepło, także będziemy trochę zmęczeni, ale to dobrze, o to właśnie chodzi. Ja tutaj byłem dosyć dawno, teraz to wszystko całkowicie inaczej wygląda i wygląda to bardziej ciekawie. Karczma mnicha, to tutaj przyjdziemy na lunch schodząc z góry, także super. No dobra, no to w takim razie zaczynamy. Tak jak mówię, no długo mnie tu nie było, ale wędrówka, no hike tak zwany, jest naprawdę bardzo przyzwoity. Zazwyczaj, jeszcze jak u dziadka byłem, to z jeziorka szliśmy z ojcem przez las. Nie szliśmy głównym szlakiem. Ojciec, jako że się wychował w Górach Świętokrzyskich, pod Świętym Krzyżem zaraz, chodził normalnie przez las na Święty Krzyż. Tam była normalnie droga. Nie był to szlak taki oficjalny, ale tamtędy się chodziło. Nie trzeba było jechać do Nowej Słupi, żeby wejść na Święty Krzyż, bo jest masa i wiele innych dróg przez las, które znają generalnie ludzie lokalni, tak? No i taka droga piękna, kamienista nas
czeka cały czas. Około 10 km. Pięknie. No, dobry hike. Mamy kilometr przeszednięty. Jeszcze jest 7. Pomalutku, pomalutku. Oby do celu. Ekipa za mną. Ja przoduję. Na razie. Wychodzimy na polanę. To jest ta pierwsza polana. Ale już mamy większość za sobą. Co to za kopiec? Tego kopca to ja nie pamiętam, prawdę mówiąc. Miejsce pamięci narodowej. Cmentarz jeńców radzieckich. W dół. Z II światowej. Tego nie widziałem. Proszę bardzo, kopiec Czartoryskiego. Muzeum Przyrodnicze. 10 minut. Łysa Góra. 15 minut. Szklana Huta. 45. Do Szklanej Huty nie schodzimy. No. Szklana Huta jest dla nas z egzekucji, bodajże to był 44 rok, przeprowadzony na ludności cywilnej przez Niemców za odwet na partyzantach m.in. Ponurego, oraz, czyli Armii Krajowej oraz Batalionów Chłopskich. Szczytowania. No. I jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze zobaczymy sobie widok tej bramy z góry. Gdzieś tam idą. My weszliśmy pierwsi z Samuelem. A reszta jeszcze gdzieś tam idzie. Poczekamy chwilę, zaraz powinni być. Książę Jarema Wiśniewiecki, który pogonił Chmielnickiego. Jeremi Korybut, książę, kniaź i książę Wiśniewiecki. Z buławą, z szablą. Zmarł w 1651 roku. Proszę bardzo. Wielki bohater polski. Będziemy chyba do muzeum wchodzili, zobaczyć co tutaj jest, żeby sobie wszystko dokładnie przypomnieć. Bazylika Trójcy Świętej, klasztor misjonarzy, oblatów i Marii Niepokalanej. Zachowaj ciszę. To dla moich dzieci informacja. Okej, weszliśmy do klasztoru. Jest informacja, żeby zachować ciszę. Więc ciszę zachowujemy.
młodzież poszła do góry, tutaj na wieżę. Ja zostałem sobie na słoneczku, albowiem ja już byłem na tej wieży, no już ładnych parę razy. I nie chciało mi się iść, prawdę mówiąc, no dzieciaki chcą iść, to niech sobie jak najbardziej pójdą i zobaczą co i jak tam wygląda, a ja sobie na słoneczku mogę, że tak powiem, usiąść, bo widziałem, że są właśnie puste ławki, dosyć dużo tutaj ludzi było wcześniej, jakieś pół godziny temu, także mogę sobie po cichu tutaj posiedzieć, usiąść i generalnie pokontemplować. No i więc tak więc oni sobie tam poszli, a ja mówię, jak jest pusto akurat, to mogę sobie tutaj usiąść, jakieś kolonie, tutaj były obozy i tak dalej. Także ja korzystam z okazji, że nikogo nie ma i sobie usiądę i nagram parę słów. Jeszcze jest Święta Katarzyna, tylko że nie wiem, czy my to, szukam wody, nie wiem, czy my to ogarniemy dzisiaj. No i oczywiście wykus, ale to myślę, że to będzie w czwartek. Także wszystko sobie, że tak powiem, dawkujemy, no bo tak od razu, po pierwsze, no będzie za mało czasu tak naprawdę, żeby obejść to wszystko od razu, a druga sprawa jest ta, no przede wszystkim za mało czasu, no nie wyrobilibyśmy się, mimo że jeździmy samochodem z punktu A do punktu B. Także dzieci poszły do góry, a ja sobie mogę spokojnie pokontemplować. Żona właśnie dołączyła do mnie. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu, bo nie muszę po prostu siedzieć sam. Zawsze ktoś do mnie może porozmawiać, także nie przysnę, że tak powiem, ze zmęczenia. Ale będą dzieciaki tam machały z góry zapewne, także odpoczywamy. Odpoczywamy od dzieci teraz, bo dziadkowie poszli z dziećmi na wieżę. Chwała im za to, niech tam będą jak najdłużej, a my sobie tutaj możemy pokontemplować, odpocząć i tak dalej, poopalać się i te sprawy. No i więc tak więc oni sobie tam poszli, a ja mówię, jak jest pusto akurat, to mogę sobie tutaj usiąść, jakieś kolonie, tutaj były obozy i tak dalej. Także ja korzystam z okazji, że nikogo nie ma i sobie usiądę i nagram parę słów. Jeszcze jest Święta Katarzyna, tylko że nie wiem, czy my to, szukam wody, nie wiem, czy my to ogarniemy dzisiaj. No i oczywiście wykus, ale to myślę, że to będzie w czwartek. Także wszystko sobie, że tak powiem, dawkujemy, no bo tak od razu, po pierwsze, no będzie za mało czasu tak naprawdę, żeby obejść to wszystko od razu. A druga sprawa jest ta, no przede wszystkim za mało czasu, no nie wyrobilibyśmy się, mimo że jeździmy samochodem z punktu A do punktu B. Także dzieci poszły do góry, a ja sobie mogę spokojnie pokontemplować. Żona właśnie dołączyła do mnie. Jestem przeszczęśliwy z tego powodu, bo nie muszę po prostu siedzieć sam. Zawsze ktoś do mnie może porozmawiać, także nie przysnę, że tak powiem, ze zmęczenia. Ale będą dzieciaki tam machały z góry zapewne, także odpoczywamy. Odpoczywamy od dzieci teraz, bo dziadkowie poszli z dziećmi na wieżę. Chwała im za to, niech tam będą jak najdłużej, a my sobie tutaj możemy pokontemplować, odpocząć i tak dalej, poopalać się i te sprawy. Idziemy na iglicę i pójdziemy jeszcze w stronę Łysej Góry. 5 minut z buta nas informuje czerwonym szlakiem, także idziemy. Szkoda, że na tą wieżę się nie da wejść radiową. To jest wieża radiowo-telewizyjna bodajże, coś takiego. No i oczywiście sieci komórkowe już teraz i tak dalej. Ona też już tutaj jest, myślę, od dobrych lat 70. chyba. Albo bardzo wczesnych lat 80., coś takiego. Idziemy na Łysą Górę. Oczywiście. Pamiątki. Ale tutaj jest też ceramika. Kamila. To wziąłeś ten jeden? Mhm. To ten jeden. Ono! Gdzie my jesteśmy? Na Łysą Górę, chyba tędy się wchodzi. Gołoboże na Łysej Górze.
595 metrów nad poziomem morza idziemy. O, bilet. Bilecik. Okej, bileciki kupione, jakieś tam ulgi i tak dalej. To jest już tutaj rzut beretem. Idziemy tutaj na taras widokowy. Kiedyś tego tarasu nie było. Znaczy był inny, trochę skąpszy, że tak powiem. Teraz chyba to wygląda już trochę inaczej. Idziemy na tak zwane Gołoboże, czyli wysoką górę. Czyli inaczej Górę Czarownic. Gdzie się odbywały właśnie obrzędy czarownic i tak dalej. No tutaj już się to Gołoboże zaczyna. Wygląda to w ten sposób. Kamienny wał kultowy. Wpiszesz sobie na goglach Łysa Góra i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Wiele legend się wiąże z tą górą i podań mówiących o istnieniu dawnego ośrodka pogańskiego. Dowodem występowania tutaj kultu pogańskiego jest kamienny wał ułożony z głazów piaskowca kwarcowego budującego miejscowe Gołoboże. Wał miał za zadanie oddzielić sakrum święte miejsce od profanum, strefy ludzkiej czy świeckiej. Idziemy. No dziwne, że ciebie nie atakują. Wierzę, że nie. Jak to wszystko inne. No szukają czegoś innego. No szukają trutnia. Po zupełniaczy. Patrzcie. Zazdrościcie mi. Widzicie? Wystarczy pszczołę sobie wziąć. Po co przepłacać? Schodzi po 3 dnia. Zobaczymy, czy tutaj zjemy coś w tej restauracji, czy nie. Zobaczymy, co tu dają. Okej, opuszczamy ten święty przybytek i kierujemy się na Nową Supię. Dzieci trochę zjadły, trochę posiedzieliśmy, odpoczęliśmy i możemy iść sobie w dół pomalutku i tam może jeszcze się coś zobaczy. No na pewno się obejdzie Nową Supię. Zobaczymy, jak to teraz wygląda i tak dalej. Czy się dużo zmieniło? Czy się zmieniło mało? Czy się zmieniło średnio dużo? No i tyle. Nadal ładnie świeci, słoneczko ciepło jest, także najważniejsze. Gdzie oni tam są z tyłu? Gdzieś jeszcze idą, nie widać ich. Zaraz przyjdą. Po 20 latach nieobecności przybyłem, zobaczyłem, odwiedziłem księcia Jeremia Wiśniewieckiego, który Chmielnickiemu nosa trochę potarł. I teraz wracamy na Nową Supię. Pierwszą stronę nie zaszedłem tutaj, nie zobaczyłem, co to za upamiętnienie, te krzyże tutaj. Podejdę teraz i zobaczę, bo są i stare krzyże ponoć i nowe też tutaj były. A to pielgrzymi zostawiają te krzyże chyba, między innymi, jak mi się wydaje. Ostrowiecki Święty Krzyż Opatów. Tak, to są generalnie teraźniejsze. Zostawiane przez pielgrzymów i tak dalej. Idziemy dalej. Nowa Słupia też się kurczę pozmieniała. Kiedyś taka mała mieścinka, nic specjalnego, a teraz widzę, że to wszystko takie bardziej rozbudowane, bardziej zorganizowane, więcej sklepów, punktów tego, owego. Wszystko to się zmienia. Ciekaw jestem, czy lody są w tym samym miejscu, w którym były kiedyś.
koło przystanku na... A tam PKS jeździł wtedy. Zaraz zobaczymy. Droga na Suchedniów. Noclegi różne i tak dalej, ubezpieczenia, bzdety, bajery i tak dalej. Kuchnia domowa, proszę bardzo. No to bardziej turystyczne, już tutaj się więcej i więcej tak naprawdę dzieje, niż się działo powiedzmy w latach 80-tych, 90-tych. Także teraz wygląda to całkiem inaczej i wygląda to, że tak powiem, bardziej turystycznie, nie? Bardziej tak jak to powinno wyglądać. Delikatessy, alkohole, proszę. I żabka jest i tak dalej, także no mówię, że to wszystko wygląda dużo bardziej. Rynek zrobili, bo tutaj tego nie było. Widzę, że to jest zorganizowane. Parking jest postawiony w centrum. Mięso, wędliny, salon fryzjerski i tak dalej. Jakieś tam obuwie, urząd miasta gminy. Droga na Ostrowiec Świętokrzyski, na Starachowice. Sklep Świętokrzyski. No mówię, wszystko tak naprawdę. Masz tu teraz wszystko to, czego nie było kiedyś. Bardzo fajnie to wygląda. Ma w każdym razie ręce i nogi. I lody włoskie. W tym samym miejscu, co były kiedyś. Tutaj był przystanek PKS-u w tym miejscu. I lody tutaj były zawsze. Od lat.